Cześć i udało nam się przejść ten challenge, gdzie było 15 wyzwań i tak po tym tytule przez niego prawie przegraliśmy ten challenge. Mamy tutaj dwie przegrane. Teraz oczywiście o kogo chodzi? O tego oto zawodnika, czyli debila, przez którego, dobra, nie będę używał takich słów, mało inteligentną osobę, przez którą przegraliśmy prawie ten challenge. Gratuluję. I możecie napisać w komentarzu, ile wy zrobiliście wygranych, bo w sumie jestem ciekawy. Dobra, obejrzymy sobie najpierw meczyk. Taki dość te. Ogólnie nie nagrywałem tego na żywo, bo wiecie, chciałem się też bardziej skupić po prostu. Bo tam widziałem, że dużo osób miało z tym problem. I na końcu odcinka otworzymy sobie te skrzyneczki. Zobaczymy, co tu wyleci. Dzisiaj kupiłem nowy gadżet do Nani. O, jest nowa zakładka, e-sporty, o kurde. Teraz ją dopiero tutaj zauważyłem. Dobra, pokażę ten meczek najpierw, w którym przegraliśmy przez naszego zawodnika, który wziął Piperkę na kanal Grande. Gratuluję inteligencji, naprawdę. Mr. P, Ruffs i Jackie. No i myśleliśmy, że to przegramy, zwłaszcza po tym kompie w ostatnim meczu, ale to zobaczycie później. I idzie nasza Piperka. Zobaczymy, ile on tu trafi. No tu mu się udało w Ruffsa, tu już spudłował. I już tutaj jest wypchany. Ja tu mam oczywiście Jackie na stronie, która mnie podjeżdża z gadżetem. Tu mi się ją udało w sumie zabić. Nasza Piperka już padła, gratuluję, gratuluję. Dobra. Wychodzi tutaj z respa. Na Gemgrabie w sumie też wziął, nie wiem co tam wziął. Jakiś, nie, w sumie nie aż takiego trolla, no ale on nic w tych meczach nie robił, nic, naprawdę. Dobra, więc kto chce ze mną grać kolejny challenge, może napisać w komentarzu, za tego zawodnika już podziękuję tutaj. Zrobiłem kolejnego killa, mam 4 gwiazdek. Tutaj się jeszcze Mati wywalił, no bo w sumie Mati powinien z Jackie iść, a on nie miał Jackie wziętej. Tutaj już go tu pingwiny dojeżdżają. Ja tutaj staram, no ja tylko tak naprawdę robiłem coś w tym meczu, bo zasłaniałem tutaj, jakoś ich biłem, o tu mi raz podjechał. Nasza Piperka nic nie trafia, no co, widzicie to? Naprawdę, to jest po prostu śmieszne. Tutaj rozwalił krzaki. No, tu już Ruffs, ja nic nie mogę zrobić, tego zabiła Jackie, gratuluję. Dobra, teraz idzie na lewą stronę, ja tu idę na prawą, no ale tu już nic nie zrobimy tak naprawdę, bo Mati się jeszcze wywalił, teraz coś trafił tutaj z outtime'a. O, teraz mu się udało trafić. Coś pomyślał, no ale tak, strollował tak naprawdę wszystko. A wcześniej nic nie trafiał tą Piper, naprawdę. Dobra, no i no tutaj już zostało 30 sekund do końca, a tu zagrodziłem, to jeszcze było do ugrania ogólnie. No, nasza Piperka się wywaliła od niczego. Byśmy to wygrali, nie? No, jeszcze Mati się wyłożył. Ajajaj, tutaj zabiłem tego, mam 4 gwiazdki po raz kolejny. Tutaj znowu zagradzam, no ale musimy zabić pingwina, a go chyba udało się zabić, no ale ja padłem, bo się poświęciłem. Zabiłem tutaj, jak widzicie. I tu nie widziałem, że idzie Jackie. Zabiłem jeszcze Ruffsa, ale po prostu nie widziałem tej Jackie. No i tutaj myślałem, że tej Jackie nie ma. Tu może niby ja trochę zepsułem i przegraliśmy przez niebieską gwiazdę. No, ale miałem 6 gwiazdek. Asza Mistaken miał, no nie, zrobił chyba 2 kile przez cały mecz. Ja nie widziałem, że tam Jackie idzie wtedy. Dobra, pokażę teraz jakiś inny, ciekawszy meczyk. No, tu same star playery. W każdym meczu star player, widzicie to? Tak trzeba było go ich kierować, go kierować, Mistakena. Zobaczcie, w tym meczu robił go Daryl. 1800 trójek. I oni go spakowali, zapakowali nas. Bo nasz 8-bit dawać takiemu komuś mida, czyli środek, to jest naprawdę tragedia. Dobra, co by tu pokazać? O! Albo dobra, ten mecz potem pokażę najpierw jakiś na Gemgrabie ciekawszy. Myślę, że ten będzie dobry. O, ten pokażę meczyk. Tutaj ja grałem bitem, no bo wiecie, no Mistakenowi bym gemów nie dał, by ze wszystkimi się jeszcze wywalił i tak by się to skończyło. Tu mieli w sumie kontrę trochę. Ale zależy, nie, ta Rosa poszła na Rico, to my mieliśmy kontrę teraz. Jakby Rosa poszła na tego, to byśmy tu wygrali. No ja tu już dopijam tego 8-bita, chłop nie ma na mnie najmniejszych szans. Tutaj łatwa strona w sumie dla mnie. Już chłop wypnięty, teraz sobie chwilę kampię w krzaku, bo mu jednak ten Byron tutaj pomaga. Dobra, tu już zabiłem Byrona. Bardzo ładnie się udało, od razu mam tutaj turret. No i teraz tu oro będę robił. No tutaj wszystkich trafiam, to pomagam teraz Matiemu. O, tu się ładnie tepłem, w sumie myślałem, że już tu padnę. A jeszcze się udało go dobić. Tam jest taka nawet się też udało z outtime'a. Tutaj ponoszę teraz te gemy, on oczywiście padł. Jeszcze tego chyba podniosę, tak udało się tego jeszcze podnieść. Dobra, no tu mamy w sumie kontrę tak trochę, jak Rosa poszła na Rico. Dobra, tutaj mam wszystkie gemy tak naprawdę. O, tu było w sumie groźnie, bo już myślałem, że tu było blisko zginięcia. Dobra, tu już dobiję tego 8-bita z boku. A nie, on użył teraz teleportu. Naszego Rico zapakowała tutaj, zapakowała Rosa. Pyk, mam tutaj 8 gemów. Nie trafił teraz ultem. I ten mecz, to my tutaj raczej już wygramy, bo mam wszystkie gemy.
pyk. W sumie tu się chyba bawiłem trochę i prawie jeszcze o, teraz mogłem paść. Przerzuciłem turret na szczęście Matiemu, przez co zadał większy damage tutaj. A tak to byłoby groźnie, bo mnie tutaj Rosa z boku podjechała. Pyk, tu od razu idę bić w tego 8-bita, udało się go tutaj dobić. I ten mecz tutaj wygraliśmy. I zaraz pokażę ten ostatni, w którym naprawdę było tak groźnie. To sobie Mati mógł jeszcze paść. Tego nawet nie widziałem, dobra. I teraz ostatni mecz, albo nie, dobra, może jeszcze przedostatni czy ostatni. Co my tutaj mamy? Nie, w sumie tu na początku to były same randomy tak naprawdę. Dobra, pokażę teraz ten najcięższy meczek. Mistaken to już mieliśmy 14-2. No i w końcu on zmienił na tą Jackie zamiast Piperkę trollowania. I w nami był Byron, dwa tanki. Cox. Ale na szczęście mi się to udało wykerować. Tu Mistaken już chyba na początku się wywali. No, ale dostał porządnie, Jackie przez to podjechała nas. Mistaken się wyłożył. No, już myślałem, że to przegramy, na serio. Bo było to już 1-4 dla nich. Mają Byrona, dwa tanki, więc w sumie dziwne, że to wygraliśmy, tak szczerze, bo jakby dobrze trzymali, to by tutaj im się udało. No i tu nam Jackie podjeżdża, ale ona teraz chyba zepsuła. Tak, tutaj Matiła nie użył gadżet. Tutaj Byron ma teraz 200 HP. No ja teraz będę cały mecz tak naprawdę murował tutaj, żeby nie mieli jak przejść. I tak naprawdę mamy 2v3 na tej stronie, więc tutaj akurat bardzo ładnie zagrałem. Tutaj wszystkim trafiam, z wszystkimi strzałami trafiam do tego Sprouta. Mamy teraz przewagę. Dobrze, że mieliśmy Sprouta, a nie Mr. P. No tu Mati się trochę wywalił. To już go dobijemy tutaj z Mistakenem. 11-7. Jakbyśmy mieli Mr. P, byśmy tego nie wygrali na pewno. A Sprout to chociaż Byrona kontruje ładnie. Nie może zagrodzić, więc tak się udało tutaj. A Tick w sumie też fajny. Dobrze, że graliśmy akurat takim team compem, a nie innym. Bo tak to byłoby trochę groźnie. Dobra, tu mam 5 gwiazdek. Pyk. Dobra, i tu znowu ich zamurowałem, ale ich musiałem wkurzać. Naprawdę. I byczki tutaj musieli jeszcze się pomęczyć trochę. Bo oni chyba też mieli 14 winów. Tak to chyba działa, tak to losuje. Pyk, ja mam tutaj niebieską gwiazdę. No ale mają teraz problem, bo jak widzicie, tutaj prawie że no, po prostu Sprout kontruje Byrona i Byron miał tutaj dość spory problem na mnie. Pyk. Tutaj, oj, teraz Byron tu robi uniki. No ale jest 21-13, więc tutaj raczej się już nic nie stanie. Chociaż nasza Jackie się wywaliła. Lepsza Jackie w enemy. Ej, tu w sumie mogliśmy jeszcze paść. Bez kitu. No tu się jeszcze udało, no ale tutaj oni musieli zraszować, żeby mnie zabić. Pyk, 24-18. Rosa gra z nowym gadżetem. W sumie nowy gadżet jest dość fajny też. Teraz, no ale nie wiem, który moim zdaniem lepszy. No i co to było w tym odcinku? Na tyle. Przez niego prawie przegraliśmy turniej, nie pozdrawiam tego zawodnika. Jest to taki noob, że to masakra. No i co, napiszcie w komentarzu, ile wy zrobiliście wygranych w tym challenge'u. Łapkujcie, subskrybujcie, a my widzimy się już w kolejnych odcinkach. Siemka, elo.